Widmo kryzysu we Włoszech po dymisji Drachiego? Pięć dni na uratowanie rządu włoska prasa o dymisji premiera, ogromne szkody dla kraju i groźba chaosu. Czwartkowa dymisja premiera Włoch Mario Drachiego wywołała spore zamieszanie. Tamtejsza prasa ostrzega przed ogromnymi szkodami, chaosem i osłabieniem pozycji państwa. Mimo, że prezydent Sergio Mattarella nie przyjął rezygnacji, to istnieje groźba upadku rządu jedności narodowej. Komentatorzy zarzucają brak odpowiedzialności ruchowi pięciu gwiazd pod wodzą poprzedniego premiera Giuseppe Contego. Senatorowie tej formacji nie wzięli udziału w głosowaniu nad wotum zaufania dla Rady Ministrów w związku z dekretem o pomocy w wysokości 23 miliardów euro dla rodzin zmagających się ze skutkami rosnących kosztów życia. 74-letni bezpartyjny Mario Draghi odebrał to jako wycofanie poparcia ugrupowania dla jego rządu jedności narodowej. Dymisja premiera zamrożona w prasie zwraca się uwagę na paradoks. Premier postanowił złożyć dymisję tuż po tym, gdy rząd otrzymał wotum zaufania w Senacie. Zgodnie z decyzją prezydenta Draghi ma stawić się w środę w parlamencie, by tam zweryfikować w głosowaniach siłę swojego rządu. To, co się wydarzyło i jeszcze może zdarzyć, to ogromne szkody dla Włoch, podkreśla w komentarzu publicysta Corriere Della Sera. Kładzie nacisk na stanowisko prezydenta Mattarelli, który uważa, że bez tarczy, jego Włochy na forum międzynarodowym okażą się słabe i narażone na finansowe spekulacje. Na razie, jak podkreśla dziennik, dymisja premiera jest, zamrożona, do środy. Rezygnację gazeta przedstawia jako przykład triumfu samobójczych instynktów włoskiej polityki oraz najnowszy produkt mentalnego labiryntu populistycznego ruchu pięciu gwiazd. Draghi, uzurpator jego lider Giuseppe Conte, zdjął maskę mediatora zmuszonego do pobłażania ekstremistom i ukazał prawdziwe oblicze, podkreśla się na łamach największej włoskiej gazety. Jest tam też opinia, że ruch swymi działaniami... Desperacko poszukuje paru punktów poparcia, aby przetrwać i wychodzi naprzeciw radykalizmowi tych, którzy są przeciwko Unia Europejska oraz NATO i nie są zbyt wrogo nastawieni do Władimira Putina. Publicysta Corriere de la Sera zwraca uwagę na osobiste pobudki, jakimi jego zdaniem kieruje się konte, który nie może odżałować swego odejścia z kancelarii i premiera w 2021 roku i wraz ze swoimi zwolennikami uważa jego za Uzurpatora. Zamiast pokazać dojrzałość, Kąte i Ruch pięciu gwiazd wolał zniszczyć próbę transformacji ku stabilności i normalności. Zaznacza się w dzienniku, który przypomina, że to wszystko dzieje się, gdy trwa wojna w Ukrainie z jej konsekwencjami. Ten cały dramat oznacza ogromne szkody, jakie Włochy poniosłyby bez Drakiego. Włochy i Europa, konstatuje komentator Corriere della Sera, Możliwe przyspieszone wybory, la Republica, zauważa, że jest pięć dni na uratowanie rządu Drakkiego. Wyjaśnia, że zamrożenie jego dymisji to rezultat międzynarodowych zobowiązań, przede wszystkim szczytu międzyrządowego w Algierii, którego celem jest zawarcie dalszych umów w sprawie dostaw gazu. Nie mogłyby one zostać podpisane przez premiera, który złożył dymisję, dodaje. La Stampa podkreśla, że jeśli w środę w parlamencie okaże się, że nie powstanie nowy rząd Mario Draghiego, konieczne będą przyspieszone wybory. Ale dodaje, jest promyk nadziei, że za pięć dni, gdy Mario Draghi stawi się w parlamencie, polityka odzyska zdrowy rozsądek. Może w głębi serca Sergio Mattarella naprawdę wierzy w cuda. Kto wie, ale zdrowe poczucie realizmu nakazuje prezydentowi nie mieć zbyt wielu złudzeń, stwierdza La Stampa. Jak zauważa, być może konieczne okażą się wybory na jesieni, gdy należałoby zajmować się wieloma innymi pilnymi kwestiami w okolicznościach, które nie miały nigdy wcześniej miejsca w historii Włoch. W tym kontekście wymienia przede wszystkim wojnę w Ukrainie i redukcję dostaw gazu z Rosji oraz inflację, pandemię i suszę. Il Giornale przytacza słowa ministra rozwoju gospodarczego Giancarlo Giorgettiego z Ligi, który opisując obecną sytuację rządu Draghiego stwierdził: że "Zawsze jest czas na dogrywkę. Potrwa ona pięć dni, do środy dodaje dziennik Przypomina, że rząd Drakkiego miałby też większość parlamentarną bez ruchu pięciu gwiazd, a więc mógłby dalej normalnie pracować i to jest też argumentem prezydenta, który nie przyjął jego dymisji i posłał do parlamentu.